Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W miniony wtorek, 10 września, Podlesianka Katowice rozpoczęła rozgrywki Okręgowego Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu rywalizowaliśmy ze Śląskiem Świętochłowice, który aktualnie występuje w 5. lidze. W tym meczu, tak jak zapowiadał wcześniej trener Dawid Bremer, szansę dostali zawodnicy, którzy mają nieco mniej rozegranych minut w lidze. Zobaczmy składy obu drużyn na ten pojedynek. Śląsk Świętochłowice, Zocłoński Kaiser, Rybak Matusiak Kulejewski Michalski, Jakub Słota, Krzysztof Słota, Mansfeld, Parkitny i Świszcz. Trenerem gospodarzy jest Arkadiusz Spiolek. Podlesianka Owsiński Stachoń Roj, Cebulek Kopeć Rzemła, Joachimczyk Jarnot Krzak, Łaski i Siwcew. Trenerem Podlesianki oczywiście Dawid Bremer. Zobaczmy, co działo się w to wtorkowe, słoneczne popołudnie w Świętochłowicach. Rozpoczynają gospodarze. Druga minuta. Kopeć, piłka posłana na prawą stronę boiska do Cebulaka. Jakub Cebulak w pole karne. Jest szansa przed Podlesianką. Jest Jacek Jarnot, uderzenie lewą nogą. Piłka trafia w poprzeczkę i wychodzi w boisko. No ale pierwsza dogodna sytuacja stworzona przez naszą drużynę w tym spotkaniu. A to już minuta 9. Joachimczyk, dośrodkowanie w pole karne, skacze tam najwyżej. Miłosz Krzak uderza. No i drugi raz piłka trafia w poprzeczkę. Arbiter dopatrzył się w tej sytuacji jednak spalonego. 17. minuta. Rzut rożny dla Podlesianki. Łaski do Joachimczyka. Joachimczyk przed pole karne do Stachonia. Ponownie Adam Łaski uderza na bramkę. Drobny rykoszet. Odbija to jednak dobrze Marcel Zocłoński. I nie było pierwszej bramki dla Podlesianki Katowic. Pod drugą bramką odpowiadają gospodarze. Uderza Tomasz Rybak. To uderzenie jednak zablokowane. Śląsk jednak utrzymuje się cały czas przy piłce. Przed polem karnym jest Mateusz Kaiser. Ponownie Rybak. Długo utrzymują się przy piłce gracze ze Świętochłowic. Piłka trafia do Kaisera. Ten w narożniku pola karnego uderza na bramkę. Piękny strzał. I gospodarze dość nieoczekiwanie prowadzą z Podlesianką 1-0. Próbował interweniować jeszcze Marcel Owsiński, ale to uderzenie było na tyle mocne i na tyle precyzyjne, że musiał wyciągać piłkę z siatki. Śląsk prowadzi zatem z Podlesianką 1-0. Trzydziesta piąta minuta. Joachimczyk. Świetnie sobie poradził gracz LGKS-u w środkowej strefie boiska. Na lewej stronie jest Łaski. Dośrodkowanie w pole karne. Tam jest Jacek Jarnot. Nie udało mu się jednak skierować piłki do bramki, chociaż było na pewno bardzo blisko. 39 minuta. Piłka wrzucona w pole karne. Zamieszanie. Jest tam Sebastian Kopeć. Kopeć na prawo do Rzemły. Dośrodkowanie w pole karne, piłka podbita cały czas niebezpiecznie pod polem karnym Śląska. Jest Łaski, strzela. Rykoszet jeszcze jest Oleksii Siwcew. Gracz Podlesianki jednak zblokowany. No i nie było większego zagrożenia pod bramką Zocłońskiego. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy ponownie zaatakowali gospodarze. Piłka na prawej stronie boiska. Jest tutaj Kaiser. Cały czas utrzymuje się przy piłce kapitan Śląska. Dośrodkowanie w pole karne. Piłka zdaniem sędziego trafia w rękę Michała Joachimczyka i sędzia wskazuje na wapno. Oglądając powtórki, mamy co do tego spore wątpliwości. Jedenastka jednak podyktowana. Do piłki podchodzi Jakub Słota. Uderzenie zmylone Marcel Owsiński. I Śląsk tuż przed przerwą zdobywa drugą bramkę i prowadzi z trzecioligową Podlesianką 2-0. W przerwie trener Dawid Bremer zdecydował się wpuścić na boisko m.in. Kajetana Kunkę i Alana Lubaskiego. I to właśnie ta dwójka wysłała pierwszy sygnał. Kapitalna, indywidualna akcja Kajetana Kunki, który minął dwóch rywali, zagrał prostopadle do Lubaskiego.
ten strzela między nogami bramkarza Śląska i zrobiło się 2-1 już w 46 minucie tego meczu. Świetny początek drugiej połowy Podlesianki, która bardzo szybko łapie kontakt. No a skutecznym strzałem popisał się Alan Lubaski. No Kajtek tam poprowadził ładnie, między trzech wszedł, dał mi prostopadą sam na sam i musiałem z tego skorzystać. W 66 minucie niestety kontuzji doznał Maksymilian Śliwiński, którego czeka kilkutygodniowa, wszystko na to wskazuje, przerwa w grze. Maksiu musiał opuścić po tej sytuacji boisko, nad czym ubolewał trener Dawid Bremer. Z minusów na pewno dzisiaj kontuzja Maksa Śliwińskiego wydaje się dosyć poważna. Na pewno stracimy go na przynajmniej najbliższe mecze. Zobaczymy ostatecznie, jaka będzie diagnoza, no ale nie wygląda to ciekawie. Trzymamy kciuki za niego. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Potrójna zmiana w Podlesiance. Na placu gry meldują się Rosiński, Paszek i Niesyto. I to właśnie Niesyto rozpoczyna akcję ofensywną. Piłka do Rosińskiego. Ponownie Maciej Niesyto, Jochimczyk. No trochę zamieszania, piłka trafia jednak do Niesyto, strzela zawodnik LGKS-u i 2-2 w 70 minucie meczu zrobiło się w Świętochłowicach. Kapitalne wejście w to spotkanie Macieja Niesyto, który na boisku pojawił się po niedawno przebytej kontuzji, ale jak widać wszystko już w porządku. Popularny Niesyto w pełni zdrowia i pakuje piłkę do bramki. W 73 minucie kolejna akcja Podlesianki. Niesyto do Daniela Paszka. Paszek obraca się z piłką, dośrodkowanie w pole karne do Marcina Rosińskiego. Uderzenie naszego kapitana głową i 3-2 prowadzi Podlesianka w 74 minucie meczu. Losy spotkania odwrócone na nieco ponad kwadrans przed zakończeniem tego meczu. Doskonale w polu karnym odnalazł się Marcin Rosiński, który nie dał szans na interwencję Marcelowi Zocłońskiemu. Chwilę później Śląsk doszedł jednak do głosu, szansa na wyrównanie, piłka przeniesiona jednak nad bramką Marcela Owsińskiego. Maciej Stachoń. Adam Łaski, ładnie teraz pograła ta dwójka. Stachoń wpada w pole karne. Maciej Stachoń, zagranie wzdłuż bramki. Ni to strzał, ni to dośrodkowanie. Nie było jednak nikogo na zamknięciu tej akcji. Aktywny Kajetan Kunka, piłka do Paszka, ponownie Kunka. Świetnie wypatrzył, niestety ten do Rosińskiego. Nie trafił jednak czysto w piłkę kapitan LGKS-u. I nie było uderzenia na bramkę Śląska Świętochłowic. To już ostatnie sekundy tego spotkania. 88 minuta, atakuje Śląsk. Szansa przed gospodarzami strzela z numerem 16 Piotr Lorenc, ale bezbłędnie broni Marcel Owsiński. 92 minuta, rusza Podlesianka. Marcin Rosiński tuż przed polem karnym zauważył na lewej stronie Jochimczyka. Jochimczyk schodzi, na prawą nogę uderza. Nie ma gola, powinna być bramka dla Podlesianki, która zakończyłaby definitywnie to spotkanie. A tymczasem niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, tak mówi popularne piłkarskie porzekadło. Piłka w pole karne do Nikodema Kokota, który jest faulowany przez Adama Łaskiego i sędzia Mateusz Piszczelok wskazuje na rzut karny. Ostatnie sekundy tego spotkania i Śląsk będzie miał szansę doprowadzić do wyrównania. Do piłki podchodzi Krzysztof Słota, zmylony po raz kolejny Marcel Owsiński i 3-3. Losy awansu rozstrzygną zatem rzuty karne. Jako pierwszy do piłki podszedł Marcin Rosiński, pewne uderzenie, bez szans na interwencję Marcel Zocłoński. Podlesianka prowadziła 1-0. W ekipie Śląska z 11 metrów uderza Jakub Widuch, również pewnie. Maciej Niesyto, pewne uderzenie naszego zawodnika i 2-1 prowadzi Podlesianka w serii rzutów karnych.
w ekipie Śląska do piłki podchodzi Jakub Michalski. Uderzenie i broni Marcel Osiński. Podlesianka w dalszym ciągu prowadzi 2-1 w serii rzutów karnych. Wyraźnie zadowolony bramkarz LGKS-u, który wyczuł intencje strzelca. Tymczasem Alan Lubawski, uderzenie i kolejna bramka dla Podlesianki. 3-1 prowadzi LGKS serii rzutów karnych. Bartosz Kulejewski, no dość szczęśliwie pokonał teraz Marcela Owsińskiego, który był bardzo bliski wyłapania tego uderzenia. A tymczasem Daniel Paszek, uderzenie wyczuł jego intencje, Marcel Zocłoński, ale to Podlesianka prowadziła w tym momencie 4-2. W ekipie gospodarzy do piłki podchodzi Krzysztof Słota, uderza 4-3, ale to Podlesianka będzie miała wszystko w swoich rękach, bo Kajetan Kunka strzela gola i ustala tym samym wynik rzutów karnych na 5-3 dla Podlesianki i to nasza drużyna zagra w kolejnej rundzie Okręgowego Pucharu Polski. Marcel Owsiński obronił jedną jedenastkę, ale nie był do końca zadowolony ze swojej postawy. Zawsze uważam, że w rzutach karnych mogę pomóc. Dzisiaj się nie udało. Trochę żałuję. Jeden karny obronię na tak naprawdę 7 przez cały mecz to słabo. Wymagam trochę więcej od siebie. Nasi zawodnicy oraz trener doceniają jednak awans do kolejnej rundy. W pierwszej połowie myślę, że graliśmy dobrze w piłkę. Mieliśmy swoje sytuacje, dwie poprzeczki. Nie trafiliśmy, przeciwnik wykorzystał swoje sytuacje, jedną bramkę z karnego, drugą ładnie po długim słupku zawodnik strzelił. No i pierwszą połowę zaczęliśmy nieciekawie. W drugiej wyszliśmy agresywnie pressingiem wysokim. Szybko strzeliliśmy pierwszą bramkę, drugą, no i udało się wyjść na prowadzenie, ale w końcówce jeszcze straciliśmy kolejną bramkę. Na pewno taki szalony mecz z naszej strony, bo obie połowy w dużej mierze pod naszą kontrolą, no ale pod kontrolą taką piłkarską, ale nie wynikiem, no bo mieliśmy sporo sytuacji w pierwszej połowie, a to rywale do przerwy prowadzili 2-0, bardzo duża skuteczność, no i mieli wszystkie asy w rękawie przed zmianą stron. Cieszę awans do kolejnej rundy, fajnie, że to w drugiej połowie udźwignęliśmy, odwróciliśmy losy meczu. Cieszy też skuteczność w rzutach karnych, 100%, i właśnie mimo tej nerwowej końcówki ważny jest po prostu awans, bo chcemy powalczyć w tym pucharze o awans na poziom wojewódzki. Trzeba oczywiście pochwalić zespół za to, że wytrzymał nerwy w rzutach karnych. Wszystkie karne z wysoką jakością, nie było tutaj praktycznie ani jednego strzału, który gdzieś tam był blisko obrony. Marcel tą jedną swoją wyczuł, wybronił sytuację, no i dzięki temu jesteśmy w kolejnej rundzie. Bo bardzo ważne dla nas było zwycięstwo w pucharze, bo chcemy tym chłopakom też dawać minuty, którzy w lidze mają ich troszeczkę mniej, zasługują na granie, a puchary są najlepszą formą treningu i dobijania tych minut, także no liczymy, że jeszcze tych meczów troszeczkę nam w pucharach zostało. A w najbliższy piątek naszą drużynę czeka ligowe spotkanie z MKS-em Kluczbork. Początek tego pojedynku o godzinie 16:00. Na stadionie MKS. Do zobaczenia!